Witam Państwa bardzo serdecznie w przystanku Historia prowadzonym przez Szczeciński Oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Dzisiejsze nasze spotkanie będzie jednym z kolejnych wyjątkowych spotkań w historii przystanku Historia. Dziś będziemy mówić o miłości. Miłości do Polski, miłości do ludzi, którzy nie wahali się oddać życia za wolną i podległą Polskę. Będziemy mówić o powstaniu, przemianowaniu Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową, największego wojska polskiego, podziemnego wojska polskiego. Ale zanim oddam głos uczestnikom naszego spotkania oraz pani prowadzącej, pani dr Magdalenie Semczyszyn z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Szczecinie, poproszę Państwa o powstanie i chwilę ciszy i uczczenie tych, którzy zginęli walcząc o wolną i niepodległą Polskę. Dziękuję bardzo. Rzekło panią dr Marczyszyn o poprowadzenie dzisiejszego spotkania. Dzień dobry, szanowni państwo. Bardzo się cieszę, że zgodzili się państwo na przybycie. Przede wszystkim kieruję te słowa do naszych gości. Pomimo niesprzyjającej pogody i zimnego lutego będą państwo towarzyszyli dzisiaj naszemu spotkaniu. A jest ono rzeczywiście związane z rocznicą, która będzie obchodzona już za kilka dni, 14 lutego. Będzie to okrągła 80. rocznica przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. I pomyśleliśmy sobie w tym roku, że najczęściej przy takich okazjach mówi się o organizacji jako w pewnym sensie instytucji, o jej strukturach, o jej organizacji, działalności, dowódcach, walkach. Natomiast umykają w tym wszystkim niekiedy ludzie, konspiratorzy, konspiratorki, którzy tę Armię Krajową tworzyli i właśnie im poświęcimy dzisiejsze spotkanie. A rozmawiać będą ze mną pani Amelia Korycka, pseudonim Mela, sanitariuszka z Powstania Warszawskiego, po wojnie lekarka, przez wiele lat związana z kliniką pediatryczną szpitala przy Unii Lubelskiej w Szczecinie. Dzień dobry. Pani Jolanta Szułkowska, prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Szczeciński, pedagog. Oraz pan dr Przemysław Benken, historyk z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Szczecinie, autor wielu książek. Natomiast dzisiaj chciałabym zwrócić szczególną uwagę państwa na książkę, która jest opracowaniem wspomnień również żołnierza Armii Krajowej, powstańca warszawskiego, związanego ze Szczecinem, pana Zbigniewa Piaseckiego, pseudonim Czekolada. Mam nadzieję, że starczy również czasu dzisiaj na to, aby oddać państwu głos i będziecie mogli wówczas zadać pytania naszym gościom. Natomiast już nie tracąc czasu, bo pytań w głowie wiele, chciałabym skierować pierwsze pytanie do pani Amelii. I tak bardzo, bardzo w skrócie pani pozwoli, że przedstawię pani biografię najpierw. Urodziła się pani w Sochaczewie. Podczas okupacji przeniosła się pani do Warszawy, prawda? W 1943 roku w pewnym momencie przeprowadziła się pani do Warszawy. Owszem, po aresztowaniu ojca rodzina moja przeniosła się rzeczywiście do Warszawy. I mieszkałam z siostrą razem w internacie u sióstr rodziny Marii na Chorzej 53. I do powstania, ponieważ byłam harcerką Szarych Szeregów, to Chorągwi Mazowieckiej, to po przeniesieniu się do Warszawy zostałam również w drużynie harcerskiej i starałam się na ostatnim spotkaniu, były rozdzielane przydziały do powstania. Moja siostra młodsza zdecydowała, że będzie w patrolu sanitarnym, natomiast ja chciałam zostać w szpitalu.
do niej dotarła wiadomość, dokąd ma się zgłosić i była sanitariuszką na Starym Mieście, a ja do mnie nie dotarła żadne zawiadomienie. W związku z tym po prostu weszłam w skład szpitala, który był na Chorzej 53 u sióstr. Był to główny punkt opatrunkowy zgrupowania Zaremba-Piorun. W zasadzie na początku 7 odcinka obroży, ale ponieważ powstanie się tak potoczyło, że do obroży nie można się było dostać, więc ten punkt opatrunkowy przekształcił się bardzo szybko w szpital, który został przeniesiony na Poznańską 11, ponieważ budynki sióstr były drewniane. I czy mam ciągnąć dalej? I teraz przejdźmy może kawałek dalej, żebyśmy dotarły do Szczecina. To znaczy po upadku powstania została pani wywieziona do Niemiec. Tam spędziła, mówię skrótowo nie oczywiście. Nie tak prosto. Nie tak prosto, no to proszę. No nie tak prosto. Ponieważ przy okazji chcę podkreślić, że ten mój szpital na Poznańskiej 11 był wyjątkowym szpitalem w czasie powstania, ponieważ miał wodę przez całe powstanie i prąd elektryczny, i prąd, przepraszam, zwyczajny prąd. A w pobliżu Poznańskiej 11 mieścił się zakład docenta Zawadowskiego, który nie dobrnął do swojego domu i całe powstanie spędził w swoim zakładzie na Chorzej, obsługując radiologicznie pacjentów z naszego szpitala. Żeby jakoś było sympatyczniej i szczecińsko, to komendantem mojego szpitala był profesor Edward Drescher, który jako chirurg dziecięcy spędził tutaj większość swojego życia. A szefem sanitarnym tego odcinka był pan doktor Dorożyński, który był tutaj wieloletnim dyrektorem szpitala PSK-1. I po upadku powstania wyjechałam z Warszawy pierwszym pociągiem sanitarnym, jaki opuścił powstanie z ciężko rannymi i dojechałam do stalagu 11A, do filii tego stalagu, do Gross-Liebers. Czy mam mówić wszystko już do końca z mojego powstania? Bardzo proszę tylko nam powiedzieć, jak trafiła pani do Szczecina koniec końców. Proszę pani, pierwszy raz do Szczecina trafiłam w 1947 roku, jak wracałam do Polski. Wracałam przez Lubekę na Wały Chrobrego w Szczecinie, które przywitały nas naprawdę bardzo niesympatycznie kordonem wojska, który otoczył nas, jak wysiedliśmy z tego statku. Przewieźli nas ciężarówkami do punktu repatriacyjnego na Jagiellońskiej i tam po 3 dniach, warunków jakich nie będę wspominać, dostałam przepustkę i bilet do domu. I wyjechałam ze Szczecina przez most pontonowy, który kiwał się, jak jechał pociąg i trzeba było z niego wysiąść przed mostem, przejść przez most i wsiąść z powrotem za rzeką. Dobrze.
już zdradzę, że kilka lat później wróciła pani jednak do Szczecina na stałe, ale o tym porozmawiamy za chwilkę. Teraz może skieruję pytanie do pani Jolanty Szyłkowskiej. Jest pani, można powiedzieć, w pokoleniowym zastępstwie prezeską Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Szczecinie, ale także od wielu lat jest pani związana z tym środowiskiem. Ma pani i miała wśród tego środowiska wielu znajomych i przyjaciół. Proszę powiedzieć, gdyby mogła pani tak ogólnie scharakteryzować, jak liczne to było środowisko, jak liczne jest obecnie, skąd większość z tych osób pochodziła i właśnie nie wszyscy na pewno, nie wszystkie osoby związane z Armią Krajową chciały po wojnie, prawda, aktywnie działać w związku, więc proszę ogólnie powiedzieć, co to byli za ludzie, którzy tworzyli Światowy Związek tutaj w Szczecinie. Włączone. Tak. Ja przepraszam, zdajmy sobie maseczkę. To znaczy postawiła tutaj pani przede mną takie duże zadanie, bym powiedziała, ponieważ ja jestem szczecinianką od 25 lat. I tak mniej więcej, no może w tej chwili więcej niż mniej, związana jestem z tym środowiskiem. Więc kiedy te 25 lat temu po raz pierwszy zetknęłam się tutaj z żołnierzami Armii Krajowej, to było, to znaczy sytuacja była taka, że szkoła, w której podjęłam pracę, przygotowywała się do przyjęcia imienia Armii Krajowej. No i tak się zaczęło. Kiedy przeszłam na emeryturę, zostałam wolontariuszem właśnie koła kresowych żołnierzy, bo to środowisko było przede wszystkim najaktywniejsze. No i tak zostałam do dzisiaj. Natomiast jeżeli chodzi o pytanie właśnie, co to byli za ludzie, to w zasadzie można powiedzieć, że ze wszystkich stron, ale właśnie najliczniej reprezentowane były kresy. Właśnie i Brygady Wileńskie, i Bataliony Nowogródzkie, i 27 Dywizja Armii Krajowej, ale również znalazła się tutaj dość duża grupa właśnie żołnierzy Powstania Warszawskiego. No ja tak jak mówię, miałam i mam do dzisiaj ten najbliższy kontakt z kresowiakami, ponieważ struktury się kruszą, kończą, biologia robi swoje, więc została państwa już tutaj garsteczka, no i tak ogarniamy wszystkich zewsząd, którzy gdzieś tam jeszcze funkcjonują. Jeżeli mówimy o liczbach, to pierwsza zachowana lista, kiedy tworzyły się struktury Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, opiewa na liczbę 600 osób. Natomiast dzisiaj jest państwa tylko 30. Dziękuję bardzo. Ja, szanowni państwo, nawiążę też do cytatu, który znalazł się w tytule dzisiejszego spotkania. Każdy ruszył w swoją stronę zaczynać nowe życie i króciutko wyjaśnię, że jest to fragment wypowiedzi również mieszkańca Szczecina, żołnierza 77. Pułku Piechoty Armii Krajowej pana Edwarda Zujewicza, który tym zdaniem zakończył taką dłuższą opowieść na temat tego, jak właśnie w okręgu nowogródzkim rozformowano jego oddział. On trafił do więzienia sowieckiego, z którego został zwolniony i tak jak setki tysięcy Polaków musiał opuścić swój dom, przyjechał z kresu w pociągu repatriacyjnym, wysiadł z tego pociągu i właśnie zakończył tą wypowiedź tym zdaniem. I wtedy każdy z nas ruszył w swoją stronę zaczynać nowe życie. Chciałam zapytać pana doktora Przemysława Benkena, w jaki sposób do Szczecina ruszył bohater jego książki, również znany w Szczecinie działacz i działacz kombatancki, kombatant pan Zbigniew Piasecki, pseudonim Czekolada. Witam państwa bardzo serdecznie. Tutaj odpowiadając na pytanie... Proszę włączyć mikrofon.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Tutaj już odpowiadając na pytanie pani doktor, oczywiście chciałbym jeszcze kilka zdań powiedzieć na temat biografii pana Zbigniewa, niejako nawiązując też do tego, co mówiliśmy przed chwilką. Więc on się urodził w roku 1927 w Warszawie, natomiast swoją młodość spędził w Ostrogu nad Choryniem na Wołyniu, z tego względu, że tam właśnie garnizon miał 19 pułk ułanów wołyńskich, w którym służył jako podchorąży jego ojciec, wielokrotnie odznaczany żołnierz I wojny światowej, wojny polsko-ukraińskiej, a także wojny polsko-sowieckiej. I właśnie już sam fakt przebywania w takim środowisku wojskowym w znacznym stopniu kształtował jego postawę, jego światopogląd. On jako młody chłopak często przysłuchiwał się rozmowom ojca i jego oficerów z pułku na temat dawnych jakichś doświadczeń z wojny z Ukraińcami, z Sowietami. Więc tutaj ten patriotyzm jakby od początku mógł się u niego rozwijać. On także również był członkiem przedwojennego harcerstwa. Tak więc, kiedy wybuchła wojna, jego ojciec został zmobilizowany, ruszył na front antyniemiecki, później został jeszcze w toku dalszych walk wzięty do niewoli przez bolszewików, wywieziony na wschód i zamordowany w Katyniu. I to również odcisnęło bardzo duże piętno na panu Zbigniewie. Natomiast on sam wraz z matką, w momencie, kiedy pojawiły się informacje na temat możliwych wysiedleń ludności polskiej na wschód, zdecydował się na, czyli jego mama zdecydowała się na wzięcie udziału w ucieczce na tereny okupowane wówczas przez Niemców, czyli na tereny Generalnego Gubernatorstwa, gdzie też tam państwo piececy mieli rodzinę. I to przejście się udało i ostatecznie w roku 1941 pan Zbigniew trafił do Warszawy. Miał wtedy 14 lat. On wówczas mieszkał w internacie specjalnie powołanym do życia, który miał na celu opiekować się tą młodzieżą, która w owym czasie utraciła ojców czy też całe rodziny. Chodziło głównie o ojców wojskowych, którzy albo zginęli, albo dostali się do niewoli, albo zaginęli. I te rodziny często nie były w stanie utrzymywać swoich dzieci. I te dzieci właśnie mogły trafiać do tego rodzaju internatu, gdzie prowadzono jakieś podstawowe wykształcenie, jak również wyżywienie, choć w bardzo ograniczonym stopniu, bo trzeba pamiętać, że okres wojny był bardzo trudny pod tym kątem. I właśnie w tym internacie pan Zbigniew się po raz pierwszy zetknął z konspiracją niepodległościową, której został uczestnikiem, ostatecznie też wstąpił do Armii Krajowej. I w sierpniu 1944 roku, gdy wybuchło powstanie warszawskie, od pierwszych godzin wziął w nim udział, początkowo jako żołnierz zgrupowania Ruczaj, następnie jako żołnierz pierwszej kompanii batalionu Miłosz, kompanii dowodzonej przez słynnego Kazimierza Leskiego, pseudonim Bradl. I w tym powstaniu walczył, tak jak już wspomniałem, od pierwszego do ostatniego dnia, przede wszystkim na obszarze Śródmieścia. Z powstania tego wyszedł z lekką raną klatki piersiowej od pocisku moździerzowego, którą odniósł w czasie walk pod Sejmem. Jednak zakończenie walk w Warszawie nie spowodowało, że on chciał już zaprzestać swojej działalności. Wyszedł wraz z ludnością cywilną z Warszawy i udał się w kierunku Gór Świętokrzyskich, gdzie dalej działały organizacje Armii Krajowej. Chciał przedostać się do zgrupowania Jana Piwnika Ponurego. To mu się udało. On tam później jeszcze przechodził cały szereg rozmaitych doświadczeń. Dwukrotnie był aresztowany przez Niemców. Raz w celu wywiezienia na roboty przymusowe do Niemiec trafił do obozu pod Oleśnicę, z którego zbiegł i powrócił w rąk Gór Świętokrzyskich. Drugi raz został aresztowany na Boże Narodzenie roku 1944. I tam już został przewieziony do więzienia w Częstochowie, gdzie został wyzwolony, ale wyzwolony w tym sensie, że nie przez oddziały Armii Sowieckiej, które wkraczały do miasta, lecz przez lokalnych żołnierzy Armii Krajowej, którzy wykorzystując bombardowanie więzienia, dostali się do niego i uwolnili wszystkich przetrzymywanych tam Polaków. Następnie, gdy pan Zbigniew dowiedział się o rozkazie generała Kulickiego rozwiązującego Armię Krajową, uznał, że to jest ten moment, kiedy powinien nawiązać już swój kontakt zerwany z rodziną, która w tym czasie przebywała w Mińsku Mazowieckim, więc tam też się udał. Spotkał się z matką, również tam dołączyła jego siostra i oni początkowo przenieśli się do Olsztyna, gdzie jakiś czas przebywali. Natomiast kiedy coraz bardziej nasilały się represje wobec byłych żołnierzy Armii Krajowej, represje oczywiście komunistyczne, pan Zbigniew postanowił udać się do Szczecina, ale nie tyle, by tutaj zamieszkać na stałe, lecz tutaj otrzymał informację, że będzie miał możliwość skontaktowania się z osobą, która zapewni mu przerzut dalej na zachód.
i w tym też celu przybył do Szczecina w roku 1951. Niemniej jednak takiego kontaktu z tą osobą, który otrzymał, nie był w stanie nawiązać i ostatecznie nie miał za bardzo pomysłu, co dalej zrobić. Nawet tego dnia, który pierwszego dnia w Szczecinie tak spacerował po ulicach, zastanawiając się, gdzie się zatrzyma na noc, udało mu się wynająć mieszkanie. I jednak tutaj jakoś się okazało, że postanowił w tym Szczecinie zostać na dłużej. Udało mu się znaleźć zatrudnienie, chociaż też z pewnymi perypetiami, ale o tym może jeszcze będziemy później rozmawiać, jak właśnie ta przeszłość wpływała na doświadczenia byłych żołnierzy Armii Krajowej już w tej rzeczywistości powojennej. Dobrze. Pani Amelio, to co, wracamy do wątku szczecińskiego. Do wątku szczecińskiego, nie do wątku powstańczego. Do wątku szczecińskiego, tak? Który chciałabym po prostu skończyć. No dobrze, no to proszę, skończymy. No wobec tego wyjechałam pierwszym pociągiem sanitarnym dla lekko rannych Niemców i takich pociągów wyjechało po powstaniu dwa. Ten mój dotarł w sposób prosty i szczęśliwy do tego stalagu 11A, ale ten drugi omal nie wylądował w obozie koncentracyjnym i tylko dzięki szefowi sanitarnemu powstania, który znał świetnie niemiecki, wykłócił się z Niemcami, z SS, o to, że nie takie były umowy w zawieranym porozumieniu na upadek powstania. W każdym razie w tym obozie był moim, byli lekko ranni, ciężej ranni trafili do Altengrabów, ponieważ tam był szpital i obóz jeniecki z 1939 roku Polaków. Po paru miesiącach w okolicy 20 grudnia Niemcy wymyślili, żeby zgromadzić kobiety z powstania ze niższymi stopniami, nie oficerów, i przenieśli nas do Oberlangen. Oberlangen to był stalag 6C, który był zlokalizowany na takich bagnach daleko od kilkanaście kilometrów od jakichś osiedli i miasta jakiegokolwiek. Początkowo był to obóz dla po prostu, początkowo był to obóz koncentracyjny, w który Niemcy zlikwidowali w 1939 roku i osadzili tam naszych podchorążych, którzy, bo nie wiedzieli, co mają z nimi zrobić, czy do flagu ich dać, czy do stalagu. W każdym razie oni intensywnie walczyli o to, żeby tam długo nie być i opuścili ten obóz. Potem byli jeńcy włoscy i sowieccy i z bardzo dużą śmiertelnością. Obóz został zlikwidowany, ale we wrześniu 1939 roku. Nie, przepraszam, 1940 roku. Natomiast wymyślili, że można tam ulokować Polki. Było nas tam w tym obozie 1720. I nie będę już opowiadać, bo gdzieś komuś opowiadałam już na temat tego, jak był zorganizowany ten obóz. Natomiast w tym obozie byłyśmy do 12 kwietnia 1945 roku i wtedy zostaliśmy oswobodzone przez pierwszą dywizję pancerną generała Maczka. Była to, ja tutaj zabrałam ze sobą jakieś gazety, jakieś książki pułkowe z tego właśnie, z tejże właśnie dywizji. Potem w ramach Wojskowej Służby Kobiet
pracowałam w dwóch szpitalach w MEPEN. Najpierw w szpitalu takim dla DPIS-ów, a potem w chirurgicznym szpitalu. I w 1947 roku wróciłam, zwolniłam się z wojska na własne życzenie i wróciłam do Polski. Ponieważ chciałam studiować medycynę, więc mając dwa oryginały matur, usiłowałam zdawać zarówno w Warszawie, jak i w Gdańsku i nigdzie się nie dostałam. Więc natomiast w Gdańsku byłam na dodatkowej liście i poproszono mnie z sekretariatu, z dziekanatu i pani sekretarka mi oznajmiła, proszę się wybrać do Łodzi, w Łodzi poszerzają wydział do 500 osób i wszystkich list dodatkowych przyjmują na pierwszy rok. Tak, ale to była połowa informacji, ponieważ należało się po prostu wybrać do Warszawy i wpisać na listę w ministerstwie. Ale tego mi pani sekretarka już nie powiedziała. W związku z tym ja, dojechawszy do Łodzi, zaczęłam tam uczęszczać na zajęcia i się w okolicach Bożego Narodzenia okazało, że jest lista, na której mnie nie ma. Więc ponieważ miałam zdany egzamin, zostałam na pierwszym roku biologii na Uniwersytecie Łódzkim. W następnym roku udało mi się dostać na medycynę, którą studiowałam początkowo przez 4 lata w Łodzi, a na 5 rok przeniosłam się właśnie do Szczecina z powodu nakazu pracy męża. Nareszcie dotarliśmy do Szczecina, natomiast jeszcze, jeszcze chciałam zapytać, czy to, czy ta pasja i te studia medyczne były związane z tym, że była pani sanitariuszką, czy raczej to było takie marzenie od zawsze? Nie, to było moje marzenie od dawna i od początku II wojny światowej, w której pomagałam w Kampinosie opatrywać rannych w kościele. To była moja, no, mój cel mojego życia po prostu, ta medycyna. I do Szczecina trafiła pani w zasadzie przypadkiem, dlatego że mąż otrzymał tutaj skierowanie do pracy, tak? Tak, otrzymał tutaj nakaz pracy. Jeżeli możemy zdradzić, to również był lekarzem? Nie, skończył Politechnikę w Łodzi. Kończąc tutaj 5 rok medycyny, chcę powiedzieć, że dostałam piękną nagrodę, tak, jako że byłam dobrą studentką, więc były to lata 53. W 53 roku w listopadzie skończyłam medycynę. A książka, którą dostałam od pana rektora, jest wszystkim bardzo dobrze znana. I w środku jest. Jest to dedykacja. Historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewików. Krótki kurs w nagrodę. Na pewno przynajmniej jest. Jeżeli można, to tak. Prezentacja. Na tej prezentacji jest ten napis, w który jest dobrze, tam wpisany. Już przewijamy, szukamy, tutaj jest, widzę, poznańska placówka. Aha, Chorza. No, to, tak. To sobie niech leci swoim trybem. Dobrze, już szukamy. Jest książka i jest, proszę państwa, dedykacja. Czy mogę odczytać? Tak, proszę bardzo. Przecież uroczystym dniu zakończenia studiów za dobre wyniki w nauce z życzeniami owocnej pracy dla naszej ludowej ojczyzny rektor
i dziekan 30 maja 1953 roku w Szczecinie. Mhm. To może teraz chwileczkę odpoczniemy i zaraz wrócimy do tego wątku. Pani Jolanto, tutaj widzę, że przyniosła pani książkę Jak dopalał się ogień biwaku, autorstwa również kombatantki, łączniczki z Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej pani Danuty Szykrzyan-Osowskiej. Ta książka zawiera, zresztą serdecznie ją państwu polecam, ona zawiera kilkadziesiąt biogramów osób, które były związane z Armią Krajową i jednocześnie po wojnie związały się ze Szczecinem. I właśnie przeglądając biogramy tych osób, zwróciłam uwagę na kilka rzeczy. Po pierwsze, na różne miejsca zatrudnienia. Że rzeczywiście były to osoby, które pracowały i w stoczni, i byli urzędnikami, i nauczyciele, i także artyści. Osoby, które, kolejna taka cecha, osoby, które nie poprzestawały tylko na tej pracy zawodowej, ale bardzo często tą aktywność zawodową łączyły z aktywnością na polu społecznym. No wiemy, że po wojnie przeszłość jakowska była często przeszkodą w tym, ażeby podjąć studia, ażeby zdobyć wykształcenie, zwłaszcza w tych pierwszych latach po wojnie, ażeby zdobyć dobrą pracę, a już na pewno, ażeby awansować na jakieś eksponowane środowiska. Mogło być to nie tylko powodem problemów, ale także źródłem represji. To się oczywiście zmieniało. Po roku 1956 osoby z Armii Krajowej pojawiły się między innymi w składzie z BOWiD-u, ale jednak rzeczywiście do samego końca systemu Armia Krajowa, jej historia była fałszowana i osoby, które próbowały coś działać na tym polu, były co najmniej pod obserwacją, jeśli nie spotykały się z represjami. No mimo to, tak jak powiedziałam na początku, wiele osób próbowało się na tym polu tutaj także w Szczecinie aktywizować, chociażby wspomniała pani o kole kresowych żołnierzy Armii Krajowej, które powstało, jeśli dobrze pamiętam, w roku 1981. Wiem, że pani pojawiła się w tym środowisku później i ja właśnie chcę zapytać o te lata 90. To znaczy, czy mogłaby pani przybliżyć chociaż kilka postaci z tego akowskiego środowiska, o których jeszcze dzisiaj być może nie wspomnieliśmy, a które zaznaczyły swoją aktywność w Szczecinie? To znaczy, tak kwoli porządku, ja może powiem, że Koło Kresowych Żołnierzy to jest już odpowiednik struktur Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, natomiast wcześniej były kluby. I właśnie rok temu obchodziliśmy 40-lecie tego Klubu Kresowych Żołnierzy, bo to taka ciekawostka, że właśnie ten klub zawiązał się 13 grudnia 81 roku. Państwo oczywiście nie mieli jeszcze świadomości, co ta data za sobą niesie i po prostu na ten dzień wyznaczyli sobie spotkanie i taki klub powstał. Jeżeli mówimy o aktywności, to ja mogę tutaj z własnego takiego doświadczenia czy obserwacji powiedzieć jedno, że państwo są niesamowicie dzielnymi ludźmi i w zasadzie nie ma przeszkód, których by nie pokonali. I to dotyczyło właśnie takiej próby spotykania się, organizowania sobie różnego rodzaju spotkań i tak narodziła się idea zjazdów. Oczywiście początkowo były to, państwo spotykali się jednostkami, czyli na przykład druga Wileńska, trzecia Wileńska, 27. Bataliony lwowskie, bo tutaj też spora grupa lwowiaków przybyła i to w zasadzie zawsze gdzieś tam państwo mieli taką potrzebę, wspominała tutaj pani o tym pilnowaniu czy o sobie z zewnątrz. Otóż i w książce pani Danuty jest taka uwaga, że tym pierwszym spotkaniom, później zjazdom zawsze towarzyszyła właśnie osoba wyznaczona do korekty, korelowania różnego rodzaju zadań. Natomiast jeżeli chodzi o osobowości, to oczywiście wspomniała pani tutaj autorkę tej książki, którą ja prywatnie nazywam Biblią Szczecińskiego AK, ponieważ
To jest rzeczywiście zbiór kilkudziesięciu biogramów, ale jest tam również historia Armii Krajowej, czy właściwie środowiska żołnierzy Armii Krajowej na ziemi szczecińskiej. I kiedy dane mi było zbliżyć się właśnie do tego środowiska, to na przykład świetnie pamiętam ostatni poczet, który wystawiał sztandar Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, czyli pan Czesław Zapolski, Józef Staszkiewicz, pan Rychlicki. I to w zasadzie byli ludzie, którzy zawsze i wszędzie, zresztą podobnie było ze sztandarem koła centralnego, tak zwanego centralnego, czyli koła Centrum i Obszaru Zachodniego, gdzie tam takim sztandarowym wydawało się nie do zdarcia był pan Jan Sałagan, który opuścił nas zupełnie niedawno, rocznik 23, i do końca w zasadzie pan Jan w tym poczcie stawał. Także takie postaci, tak monumentalne można powiedzieć, ale ciekawą historią jest właśnie, ciekawym wątkiem jest też fakt, że państwo oprócz tych spotkań, a może one były wręcz inspiracją do spisywania wspomnień, bo oczywiście tutaj mamy ten przykład książki pani Danuty, ale w zasadzie można powiedzieć, że prawie każdy ma za sobą jakieś wspomnienia. Wersji dłuższej, wersji skróconej, wydawane w zbiorach, wydawane osobno. Także to stanowi właśnie taką bazę historii czy wiedzy o Armii Krajowej, właśnie jak to często wspominała pani Danuta, wspomina do dzisiaj, odkrywania białych plam. Dziękuję bardzo. Panie doktorze, a jak wyglądały dalsze losy pana Zbigniewa Piaseckiego tutaj w Szczecinie i czy ta jego przeszłość miała wpływ na jego dalsze życie, na jego wybory, na jego drogę zawodową? Tak jak już wspomniałem, pan Zbigniew przybył do Szczecina z intencją, aby tą podróż dalej kontynuować na zachód. Natomiast w sytuacji, kiedy okazało się, że ta droga na zachód jest zamknięta, no postanowił się początkowo zatrzymać w Szczecinie troszkę dłużej. No tak się złożyło, że pozostał w naszym mieście do dzisiaj. Niemniej jednak to wszystko wiązało się z koniecznością wynajęcia mieszkania, z koniecznością zdobycia środków do życia, a więc podjęcia pracy zawodowej. Jedna z takich prób miała miejsce, gdy pan Zbigniew przeczytał ogłoszenie w gazecie dotyczące naboru do szczecińskiej Stoczni Rzecznej, gdzie poszukiwano osób w charakterze kreślarzy, a ponieważ pan Zbigniew miał pewne uzdolnienia w tym kierunku, więc no, zgłosił się i jak tam sam wspominał, został początkowo przyjęty przez osobę, którą określił jako Rosjanina z krwi i kości, ponieważ tam takie osoby wówczas pełniły funkcje kierownicze w wielu szczecińskich zakładach pracy, ale o dziwo, ponieważ rysował dobrze, dostał na próbę od przełożonego polecenie przygotowania rysunku technicznego. Zrobił to optymalnie, więc został początkowo przyjęty do pracy. Niemniej jednak po tygodniu dyrektor wezwał go do siebie i stwierdził, że w zakładzie pracy nie ma dla niego miejsca, aczkolwiek nie podał mu powodów takiej oto decyzji. Więc no, pan Zbigniew, nie rozumiejąc tego, co się stało, ponieważ w tym okresie, w którym pracował, nie zrobił niczego złego, wywiązywał się ze swoich obowiązków, udał się do osoby zajmującej się kadrami, aby ten problem wyjaśnić. I tam okazało się, że chociaż pan Zbigniew, doskonale zdając sobie sprawę, iż bycie na początku lat 50. żołnierzem dawnej Armii Krajowej, przyznawanie się do tego jest okolicznością obciążającą, nie wpisał takiej informacji w ankiecie osobowej, którą trzeba było wypełniać, to jednak podał w tej ankiecie informację, że w latach 1941-1944 przebywał w Warszawie i już sam ten fakt, że właśnie jako nastoletni chłopak był w Warszawie w okresie Powstania Warszawskiego, spowodował, że stał się osobą niepożądaną, gdyż był potencjalnym uczestnikiem Powstania Warszawskiego. Więc nawet ukrywając tą informację o swojej działalności w strukturach niepodległościowych, nie był w stanie uniknąć
pewnych nieprzyjemności związanych z tym, jak traktowano osoby, które właśnie w tym okresie były w Warszawie i mogły brać udział, potencjalnie przynajmniej w ocenie urzędników, brać udział w powstaniu warszawskim. Więc to była taka dosyć dla niego nieprzyjemna sytuacja. Zresztą pan Zbigniew praktycznie aż do roku 1980 nie przekazywał informacji na temat swojej działalności konspiracyjnej. Wiedział o niej tylko kilku jego najbliższych przyjaciół. I tak jak wspomniałem, to się zmieniło w roku 1980, kiedy on występując w swoim zakładzie bo w roku 1955 ostatecznie podjął pracę w Biurze Projektów Budownictwa Morskiego w Szczecinie, w którym pracował aż do emerytury w roku 1987. Wystąpił na zebraniu, na którym tworzono struktury zakładowej Solidarności i tam właśnie powiedział o swojej przeszłości, o przeszłości swojego ojca, który został wywieziony przez Sowietów na wschód i zamordowany w Katyniu, o tym, że walczył w Armii Krajowej. I to też miało pewne znaczenie, ponieważ spotkało się to z bardzo dobrym przyjęciem robotników, którzy uczestniczyli w tym zebraniu. Nawet pojawiła się propozycja, żeby pan Zbigniew stanął na czele komisji zakładowej, no, ale ostatecznie jedynie wszedł w jej skład. Natomiast jeszcze, jeżeli można wspomnieć o kwestii zainteresowania się aparatu bezpieczeństwa panem Zbigniewem, to ono w okresie późniejszym również miało miejsce pod kątem ogólnego nadzorowania sytuacji w miejscu jego pracy. On był wzywany na rozmowę, ale inaczej już w latach 40. czy 50. komunistyczny aparat bezpieczeństwa nie stosował przemocy czy gruźb, tylko wręcz odwoływał się do jego doświadczeń jako osoby starszej, jako osoby, która dużo przeżyła i która powinna wpływać w jakimś sensie hamująco na nastroje młodych ludzi, którzy dążą do destabilizacji systemu komunistycznego, właśnie strajkują, powodują zaburzenia w procesie produkcyjnym, więc on jako osoba doświadczona, która wie, do czego takie rzeczy mogą prowadzić, czego prowadzą niepokoje społeczne, wojna, powinien tutaj swoich kolegów jakoś mitygować. No ale oczywiście to w tym wypadku nie miało żadnego znaczenia. Były to tego rozmowy, z których nic nie wynikało. Niemniej jednak, no tak jak już wspomniałem, te kwestie przynależności do Armii Krajowej były bardzo istotne z tego względu, że nawet sam fakt, że nie można było otwarcie mówić o swojej przeszłości, to również miało pewne znaczenie psychologiczne, trzeba to było ukrywać. Więc to też pokazywało, jakie nastroje w owym czasie tworzyło państwo komunistyczne. Dziękuję bardzo. Właśnie pani Amelio, a czy kiedy przybyła pani do Szczecina i kontynuowała studia, to czy jakby wiedziano o pani przeszłości, o tym, że działała pani w Armii Krajowej? Myślę, że nie, ponieważ przepraszam, ponieważ zmieniłam nazwisko i zmieniłam miejsce zamieszkania, w związku z tym stałam się osobą anonimową po prostu. I po skończeniu tych studiów zaczęłam pracować w Szczecinie. Czy mam coś powiedzieć na temat organizacji służby zdrowia w tamtych latach? Tak, oczywiście, to będzie bardzo ciekawe i tutaj, ponieważ przyniosła pani ze sobą prezentację. Niezależnie od tego, tak, bo to są te rzeczy, które ja tu przytaskałam. Tak, dobrze, bardzo się cieszę i już próbuję uruchomić prezentację. Szczecin posiada bardzo dawną tradycję nauczania medycyny sięgającą XVII wieku. W XVII wieku w Szczecinie istniało Gimnazjum Mariańskie, które prowadziło dział medycyny i sekcje zwłok były robione początkowo na zwierzętach, a później na ludziach. Ta gałąź medycyny skończyła się w Szczecinie w latach pod koniec XVII wieku, ale jak ja dotarłam do Szczecina, to wtedy istniał już duży szpital na ulicy Unii Lubelskiej, a oprócz tego istniał szpital miejski na Wojciecha i szpital zakaźny na Arkońskiej. Może,
mało Państwo znają, to ja trochę przybliżę historię Szpitala Klinicznego przy Unii Lubelskiej. Był to budynek, który Niemcy zaczęli budować w latach 30. i skończyli w 1939 roku. Był to bardzo nowoczesny na te lata szpital, w którym przeznaczony dla wojska. W okresie wojny nawet mieściło się tam Wydział Lekarski Uniwersytetu Berlińskiego, ewakuowany z powodu działań wojennych. Ten szpital początkowo po wojnie był obozem niemieckim dla Niemców, potem obozem sowiecko-polskim i w roku 1946 został przekazany PCK jako szpital, jako prezent dla województwa szczecińskiego. Był to szpital, którego dyrektorem był dr Rettiger i szpital dysponował wtedy 630 łóżkami, mając kilkunastu lekarzy i 27 stażystów, trochę dyplomowanych pielęgniarek i resztę pielęgniarek przyuczonych. W latach, kiedy zaczęto organizować PAM w Szczecinie, to ten szpital, zarząd główny PCK przekazał do dyspozycji Pomorskiej Akademii Medycznej jako szpital kliniczny do szkolenia. I ten szpital nazywał się wtedy PSK-1 i dopiero w latach i długi czas utrzymywana była taka nazwa tego szpitala. Dopiero w roku 1999 zmienił on nazwę na Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny imienia profesora Tadeusza Sokołowskiego. W tymże szpitalu znajdowały się podstawowe oddziały. Była interna, chirurgia ogólna, chirurgia dziecięca, była laryngologia, okulistyka, pediatria, a przez pewien okres czasu na początku położnictwo i ginekologia, ponieważ innych nie było. Ja wobec tego bliżej coś powiem na temat pediatrii, którą znałam najlepiej, pracując tam przez całe swoje życie. Przepraszam, czy to był pani wybór, pediatria? Czy... Tak, to tak. Był mój wybór, tak. Profesor Drescher mi proponował chirurgię dziecięcą, ale ja nie chciałam. Ten sam profesor Drescher? Ten sam profesor Drescher, którego spotkałam w czasie powstania. Mhm. To zresztą było moje chyba wielkie jakieś szczęście, że ja ich tutaj obu spotkałam na terenie Szczecina. A czy, przepraszam, rozmawialiście na temat powstania? Tak. Wspominaliście? Tak, tak, wspominaliśmy. Profesor zresztą napisał wspomnienia na temat tego szpitala, które są opublikowane w zeszytach historycznych i one są dostępne, także no, można się przekonać, jaki to był szpital i naprawdę zasługujący na wspomnienie. Czyli niektórzy z personelu też wiedzieli, że brała pani, niektórzy z personelu szpitala również wiedzieli, że brała pani udział w powstaniu i także chyba nie, wśród lekarzy, nie? Właściwie prawie nikt. Aha. Tylko ci wtajemniczeni. Tak, tylko ci, których spotkałam. Właściwie nikt więcej o tym nie wiedział. Ale dopiero, no, prawie jak już byłam na emeryturze.
to zaczęłam wspominać powstanie i w klinice, i powstanie, i, i osoby, które były znane wszystkim, z którymi razem pracowałam. Ja w tym szpitalu, w tej klinice pediatrycznej przepracowałam całe swoje życie, robiąc pierwszy, drugi stopień specjalizacji i doktorat. I odeszłam na emeryturę w 1995 roku. I chciałam trochę powiedzieć na temat tego, jakie były ciężkie warunki pracy w pierwszym okresie w latach 50. w Szczecinie. Klinika pediatryczna w tymże szpitalu na Unii Lubelskiej liczyła od 200 do 220 łóżek. Na ten miała codziennie ostry dyżur dla całego województwa, ponieważ w województwie było kilka tylko szpitali powiatowych, często nieobsadzonych przez pediatrów. Był szpital w Stargardzie, szpital w Kamieniu, szpital w Dębnie, szpital i jeszcze gdzieś, aha, w Gryficach. Na ten ostry dyżur zostawał w klinice jeden lekarz na 220 łóżek i izbę przyjęć, która była cały czas ostra. Ludność, która była ewakuowana do Szczecina, to byli prości ludzie, mało, że tak powiem, zaznajomieni z higieną i byli wszyscy w sumie razem biedni bardzo. Dzieci, które trafiały, szczególnie niemowlęta, które trafiały do szpitala, były naprawdę w bardzo ciężkim stanie, często nawet trafiały agonaldę. Dopiero w roku 57, kiedy się podzieliła klinika na pierwszą i drugą, ja zostałam w pierwszej i dopiero wtedy zrobiło się trochę lżej, ponieważ co drugi dzień był ostrym dyżurem, bo raz jedna, raz druga klinika dyżurowała. A jednocześnie trzeba powiedzieć, że może wspomnę, jacy byli szefowie tej kliniki, przynajmniej w pierwszym okresie, do 51 roku. Był profesor Chwalik Bogocki, który odszedł z kliniki, a potem był profesor Bolesław Górnicki, który lata całe spędził w Szczecinie, będąc kierownikiem kliniki, rektorem akademii. Potem była pani profesor Julia Starkiewiczowa, a później był docent, też właściwie potem profesor Janusz Fydyk i obecnie jest tam profesor Łasiński, jest w tej chwili kilka klinik, kilka działów i bardzo rozbudowana i prężny działający szpital, który trochę przyhamował pożar, który wystąpił w tymże szpitalu w latach 89, chyba ja tu gdzieś mam napisane. No dobrze, może postawimy tak na razie kropkę i zapytam jeszcze pani Jolanty o działalność już samego Okręgu Szczecińskiego. Na czym polegała, na czym polega ta działalność? Jakie są główne pola, obszary działalności? To znaczy, działalność początkową, ona oczywiście została rozpisana na role, jeżeli tak można powiedzieć, czyli na koła. Początkowo właśnie powstało w okręgu
powstały te dwa koła tutaj na terenie miasta Szczecina plus koło trzecie powstańców warszawskich. I poza tym były jeszcze koła terenowe, czyli w Wałczu, w Gryficach, i w Gryfinie i w Świnoujściu. Państwo oczywiście oprócz spotykania się i wspominania i budowania pamięci dbali, to znaczy skupili się, jeżeli tak można powiedzieć, na przekazywaniu wszystkiego tego, co niosła ze sobą historia Armii Krajowej. I to przełożyło się na różnego rodzaju upamiętnienia. I właśnie ta druga publikacja, która tutaj przed Państwem stoi, te ślady pamięci, to są właśnie wszystkie miejsca, przede wszystkim tablice, ale również pomniki, które Państwo wybudowali tutaj na terenie miasta Szczecina. Oczywiście jest jeszcze druga część, jeżeli tak można powiedzieć, nieopracowana, albo inaczej opracowana, ale nie wydana, która dotyczy właśnie tak zwanego terenu. Czyli bo i w Wałczu, i w Świnoujściu, i w Gryficach, i w Gryfinie są też tablice upamiętniające, no ale tutaj, ponieważ my mieliśmy środki z budżetu miasta, w związku z tym ta publikacja dotyczy Szczecina. Ale tak jak wspomniałam, to budowanie pamięci to przede wszystkim te trwałe ślady pamięci, a więc właściwie to w Szczecinie zaczęło się to wszystko od Kaplicy Armii Krajowej. Na pewno będąc w katedrze, Państwo nieraz przechodzili koło tego miejsca. To jest właśnie takie wspólne dzieło, które powstawało w latach 80. właśnie dzięki temu, że dzięki zaangażowaniu i kresowych żołnierzy, i żołnierzy Powstania Warszawskiego, właśnie tę jedną z kaplic zagospodarowano i nazwano i poświęcono ją Armii Krajowej. Tu oczywiście jest taka ogromna rola i pierwszego proboszcza katedry, księdza Kostynowicza, i Józefa Romana Ziółka, i oczywiście pierwszego prezesa okręgu, czyli Tadeusza Mieczkowskiego, potem pana Romana Wilczka. Więc tu cały szereg osób wpisał się właśnie w budowanie tego miejsca, ale również w budowanie pamięci. Oczywiście drugim elementem, jeżeli chodzi o to budowanie pamięci, to już jak wspomniałam, to są różnego rodzaju wspomnienia różnej wielkości, różnej jakości, bardziej rzeczowe, bardziej literackie, ale one są. W związku z tym można sobie tę pamięć budować. Bardzo dziękuję. Panie doktorze, a wiem także, że pan Piasecki jest bardzo aktywnym działaczem na rzecz upamiętnienia Armii Krajowej, ale nie tylko, także ze względu na historię rodzinną Stowarzyszenia Katyń. Na czym jeszcze polega jego taka aktywność społeczna od lat? Tak jak pani doktor wspomniała, pan Zbigniew bardzo wiele czasu i energii poświęca kwestii propagowania historii Armii Krajowej. Bierze udział tutaj w szeregu spotkań z młodzieżą szkolną, ale nie tylko, bo także chociażby z żołnierzami w jednostkach wojskowych są takie spotkania z nim organizowane. Tam szczególnie dużo opowiada o kwestiach związanych z Powstaniem Warszawskim, no ponieważ te kwestie militarne no oczywiście cieszą się wśród żołnierzy bardzo dużym zainteresowaniem. I no co ciekawe, pan Zbigniew myślę, że ma pewnego rodzaju dar, ponieważ sposób, w jaki on opowiada swoją historię, jest bardzo specyficzny. On potrafi przyciągać słuchacza, mówi piękną polszczyzną, ale też i same poszczególne epizody jego życia są niezwykle interesujące, niezwykle malownicze. Tutaj ja wcześniej przedstawiłem jedynie bardzo taki ogólny zarys jego życiorysu w okresie II wojny światowej. Tutaj też, co ciekawe, można powiedzieć, że pan Zbigniew w tym okresie doświadczył represji ze strony zarówno totalitaryzmu sowieckiego, jak i później w generalnym gubernatorstwie w czasie powstania i po jego zakończeniu represji niemieckich. Więc tutaj też jego spojrzenie na różne rzeczy jest siłą rzeczy troszkę szersze.
Więc ten sposób jego opowiadania, myślę, że trafiasz do młodych ludzi, nie tylko. Mogę to powiedzieć też jako osoba, która w kilku takich spotkaniach uczestniczyła i mogła obserwować reakcje tych osób, które słuchały opowieści z pana Zbigniewa z bardzo dużym zainteresowaniem. Tutaj, co jest ciekawe, on też to przedstawia w sposób taki, na swój sposób optymistyczny i bardzo skromny. On nigdy swojej osoby jakoś specjalnie nie eksponuje. Pamiętam, nawet kiedy zadałem mu pytanie, czy czuje się bohaterem po tym wszystkim, co zrobił w okresie II wojny światowej. I on odpowiedział w taki sposób, w jaki odpowiada wielu prawdziwych bohaterów, czyli że absolutnie nie, że on robił to, co każda przyzwoita osoba w takiej sytuacji powinna była zrobić i takich osób było bardzo dużo. On nie był sam jeden przecież. Przecież w ramach Polskiego Państwa Podziemnego na różne sposoby szacuje się, że angażowało się nawet ponad 1 000 000 ludzi. Więc to jest naprawdę olbrzymi ruch, który nie ma żadnego precedensu, jeżeli chodzi o inne państwa europejskie, jeżeli chodzi o Polskie Państwo Podziemne. Więc tutaj to na pewno ma jakieś bardzo duże znaczenie. Tutaj też, co ciekawe, pan Zbigniew miał może też troszkę tego szczęścia wojennego, że w toku powstania walczył przede wszystkim na Śródmieściu i tam pozycje powstańcze, w tym pozycje, które zajmował jego batalion Miłosz, zostały utrzymane praktycznie aż do końca działań wojennych, więc tam nie doświadczył on krwawych pacyfikacji, które miały miejsce w innych dzielnicach. Aczkolwiek oczywiście były grozy bombardowań lotniczych, były walki z czołgami, które próbowano powstrzymywać na barykadach za pomocą butelek z benzyną. Były wreszcie dramatyczne walki uliczne, w szczególności o kamienicę przy ulicy Fraszczati w Śródmieściu. I były także takie przeżycia właśnie jak doświadczenie zabicia pierwszego żołnierza niemieckiego, jak doświadczenie śmierci przyjaciela jeszcze z Kresów Wschodnich, z którym pan Zbigniew się w toku powstania przez kilka dni zetknął, który trafił do jego oddziału, który też zginął w taki sposób specyficzny, ponieważ kiedy pan Zbigniew wraz ze swoim kolegą obsadzali stanowisko strzeleckie, panu Zbigniewowi zaciął się karabin i kolega zajął jego miejsce, ponieważ pan Zbigniew był w pozycji leżącej strzeleckiej, więc trudniej mu było wyciągnąć łuskę. Kolega zajmował pozycję siedzącą, zamienili się miejscami, chwilkę później kolega otrzymał postrzał głową od snajpera i pan Zbigniew do dzisiaj też ma takie zastanowienia, że jakby ktoś zginął za niego, więc to też gdzieś ma jakieś swoje takie przełożenie psychologiczne. I to też także pierwsze takie uczucia, które się rodziły w okresie powstania między jego uczestnikami. Przecież walczyły tam i dziewczyny, i chłopcy, i pan Zbigniew również o tym wspomina. Więc to jest cały szereg bardzo trudnych czasami, ale nie takich jednorodnych doświadczeń, o których on bardzo, bardzo ładnie opowiada. I tak jak już wspomniałem, to szczególnie uderza też ta skromność w jego wykonaniu. I tutaj, tak jak już też było to wspomniane, myślę, że takim też przełomem dla niego to jest po pierwsze ten rok 80, kiedy on po raz pierwszy może coś więcej powiedzieć o swojej działalności. A potem jest oczywiście ten przełom roku 89, dzięki któremu on w ogóle uzyskuje możliwość, aby udać się do Katynia, na miejsce, gdzie zginął jego ojciec. I już bez żadnych ograniczeń o tej historii Armii Krajowej, historii swojego życia opowiadać, ponieważ już tak konkludując tą moją wypowiedź, jeszcze chciałem tylko chwilkę nawiązać do tego, o czym już wielokrotnie mówiliśmy, o tym ukrywaniu swojego życiorysu, aby uniknąć represji komunistycznych. To nie dotyczyło tylko samej osoby, samego żołnierza Armii Krajowej, ale on nawet nie mógł wspominać o swoim ojcu, a przecież o takim ojcu można by się szczycić. Właśnie tak jak powiedziałem, wielokrotnie, dwukrotnie oznaczony Krzyżem Walecznym za wojnę polsko-ukraińską, wojnę polsko-sowiecką. Uczestnik wojny kampanii polskiej 1939 roku, zamordowany przez Sowietów. I o tym człowieku nie można nigdzie powiedzieć. Trzeba ukrywać fakt jego istnienia. To także problemy w nawiązywaniu kontaktów z dawnymi kolegami. Tu też taki przypadek dosyć interesujący. Pan Zbigniew miał bliskiego kolegę w okresie działalności w Górach Świętokrzyskich, o której wspomniałem, Stefana Niburskiego, który jak się okazało, w latach 50. również trafił do Szczecina, natomiast panowie w ogóle nic o sobie nie wiedzieli, ponieważ bardzo długo nie było możliwości nawiązywania tych kontaktów. I pan Zbigniew dopiero po kilkudziesięciu latach się dowiedział o tym, że jego bardzo bliski przyjaciel de facto mieszkał niedaleko od niego, w jednym mieście, w Szczecinie. Więc jeszcze zdążyli się oczywiście spotkać, ale pan Niburski już od wielu lat nie żyje, więc
to też można postawić pytanie, jak wiele tych doświadczeń można było utrwalić, jak wiele można było jeszcze informacji zebrać, a gdyby jak nie wiele to. Tak, tak, tak. Bezpowrotnie zostało utracone. Ja jeszcze tylko pozwolę sobie dodać, bo jak tutaj mówiliśmy o aktywności środowiska, to oczywiście nie można nie wspomnieć o zjazdach kresowych żołnierzy Armii Krajowej, które odbywały się już w latach 80. najpierw na Wełtyniu, później w Podgrodziu i wreszcie ponad 20 lat w Międzyzdrojach. I ten 35. zjazd kresowych żołnierzy Armii Krajowej w Międzyzdrojach okazał się zjazdem ostatnim, zamykającym wydarzenie, ponieważ garstka tych, którzy przyjeżdżali, rzeczywiście stanowiło to dla nich wyzwanie. Ale zjazdy były o tyle ciekawe, że po pierwsze w Międzyzdrojach państwo stanowili takie bardzo ciekawe środowisko rozpoznawalne i tutaj myślę, że obecna na sali pani Stanisława Kociłowicz będzie mogła na ten temat coś dorzucić jako uczestniczka faktyczna, fizyczna tych zjazdów. Natomiast ciekawym elementem było to, co stało się na koniec. Otóż najpierw zjazdy rzeczywiście były spotkaniem uczestników, czyli i przede wszystkim żołnierzy i ich rodzin, a później przekształciliśmy te zjazdy w spotkania pokoleń. I tam już na zjazdy oprócz uczestników czy gości honorowych żołnierzy Armii Krajowej zapraszane były szkoły i szczecińskie, i lokalne, i z Międzyzdrojów, i z Kamienia Pomorskiego. Jak tam kto miał życzenie, to oczywiście w takim specjalnym dniu miał okazję uczestniczyć. To też właśnie sprzyjało budowaniu pamięci. Bardzo dziękuję. Pani Amelio, ostatnie pytanie. Zaraz dokończymy jeszcze prezentację, ale chciałam zapytać, czy poczuła pani w pewnym momencie taką potrzebę, ażeby o tej swojej przeszłości wojennej opowiadać szerszemu gronu niż tylko, nie wiem, rodzinie czy zaufanym osobom? Bo wiem, że jest pani między innymi inicjatorką upamiętnienia lekarzy, prawda? To chciałam powiedzieć. Proszę. Bo to udało mi się zgromadzić 31 lekarzy powstańców warszawskich, którzy pracowali w województwie szczecińskim. I ta tablica, mam nadzieję, że w tym roku już dojdzie do skutku i że będzie w Izbie Lekarskiej tablica z nazwiskami i pseudonimami tych 31 kolegów powstańców pracujących na terenie województwa szczecińskiego. Aż dziwne, że udało się nas tylu tutaj zgromadzić. A w jaki sposób jakby pani prowadziła te poszukiwania? Wśród znajomych czy? Nie, proszę pani, w pewnym momencie pracując tych 40 lat w Szczecinie, jakieś osoby znałam, więc to był pewnie początek tego. Ale okazało się, że 5 profesorów Akademii Medycznej było powstańcami warszawskimi, a oprócz tego większość tych lekarzy to był Szczecin, ale kilka osób jest spoza Szczecina, z województwa. Identyfikowałam te osoby poprzez dział historyczny Muzeum Powstania. Więc te 31 nazwisk to są osoby, które na pewno były powstańcami. I jest mi bardzo miło, że wreszcie ta tablica dojdzie do skutku i że zostanie na pamiątkę w Szczecinie jako udział powstańców w budowie służby zdrowia w Szczecinie. Tak, to niezwykle. To niezwykle ciekawe i rzeczywiście, kiedy ja też przeglądam czasami, bo ona jest dostępna, proszę państwa, w wersji online, bazę powstańców warszawskich, to tam rzeczywiście można odkryć wiele osób związanych ze Szczecinem. Lekarzy nie tylko. Na pewno nie tylko. Bardzo dużo ciekawych postaci. Był również powstańcem warszawskim. I takich
I takich osób na terenie Szczecina było sporo. A przecież nie wszystkie działały później w kole powstańców warszawskich, prawda? Niektóre osoby z różnych przyczyn nie potrzebowały, nie chciały się angażować w taką działalność. Tak więc rzeczywiście jest to niezwykle ciekawe. Szanowni Państwo, ja bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie naszym gościom, za piękne wspomnienia i mam nadzieję, że te dwie postaci, o których dzisiaj, których życiorysy mogliśmy sobie przybliżyć, pani Amelii Koryckiej oraz pana nieobecnego dzisiaj, ale w jego zastępstwie niejako jego biograf, pan dr Przemysław Benken, że jest to taka piękna historia, piękny przyczynek do historii Armii Krajowej z wątkiem szczecińskim. My mam nadzieję, że to nie jest koniec, tylko będziemy w miarę naszych możliwości kolejne sylwetki Państwu prezentować. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Trochę musztarda po obiedzie.